Muszę na chwilę odwrócić kamerę. A, nie tutaj. Momencik, moment, moment. Siema, 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 jestem już. Jestem. Więc po prostu. Więc po prostu, wiecie, zastanawiam się nad tym, żeby zawiesić działalność na YouTube. W ogóle totalnie wszędzie, gdzieś tam. Siema Charlie, nie widziałem. W sensie zaraz wam powiem, o co chodzi, czemu myślę o tym. Pewnie się domyślacie. Dlaczego? Charlie, wiadomo, wiadomo, wiem o tym, no nie? Właśnie o tym, wiesz, właśnie o tym myślę, tylko zależy, czy będą jakieś, wiesz, leki wtedy, czy nie, no nie? Myślę, że tak, bo powinny być, tak? Więc teraz możemy gadać. Jak się domyślacie, mam dziewczynę i tak właśnie chciałem dla niej zawiesić, bo no wiecie, muszę jakby chronić nasz związek, chronić ją i no i oczywiście, żeby nasz związek gdzieś tam był poza, wiecie. Nie, to inaczej muszę powiedzieć. Muszę powiedzieć to tak, że. Muszę to tak powiedzieć, że. Jakby od niej, wiecie, komuś się nie podoba, że dodaję materiały, tak? Na kanał, coś takiego można powiedzieć. I wiecie, i przez to boję się, że ją, wiecie, że ją stracę, a nie chcę stracić. Bo jest dla mnie najważniejsza i wiecie, i oczywiście, kurde. Nie wiem, jak to wam powiedzieć. Ja jestem zmieszany, bo wiecie, kocham być youtuberem, kocham robić dla was, wiecie, filmy i. To jest ciężkie, ale dla niej, wiecie, jestem w tej chwili dla niej w stanie to zrobić. Jestem w stanie to zrobić właśnie tak, żeby ktoś tam od niej pomyślał sobie o, dobra, okej, okay, no nie? Zawiesił, wycofał się i przestał jakby, w sensie, bycie youtuberem nie jest nic złego, no nie? W tym. Tylko chodzi o to, że wiecie, że robiłem takie, wiecie, głupie materiały, naprawdę totalnie w głupi sposób odjechane, no nie? Oj, to jak w tej piosence, no nie? Ja przy niej w ogóle totalnie, wiecie, wariuję i
I tak bardzo, wiecie, tak bardzo mi się podoba, jak z nią spędzam czas, jak ona jest przy mnie. Jak się, wiecie, całujemy, przytulamy, spacerujemy, oglądamy coś, słuchamy muzyki, wiecie. Jakby dzięki niej moje życie się naprawdę, naprawdę zmieniło. Ale tak właśnie boję się, że jak nie zostawię kanału, także, że jak będę dalej sobie jakieś tam filmy na YouTube nagrywał, to ktoś od niej, wiecie, jakby jeszcze bardziej się doczepi i wtedy będzie finito, no nie? I wtedy będzie koniec, a ja nie chcę końca, tylko wiecie. Tylko żeby nasz związek był na stałe i ja tego pragnę. Żeby to wszystko było na stałe. I baw się. Aha. Ej, no, zepsułem sobie. Chwila. I baw się doskonale. Kazmierz, ty tylko potrafisz tańcować i śpiewać, abyś się tak do Co roboty ty wziął, wziął? kurwa! Kurę. Wiem o tym, że ze mną macie fajnie, że jak macie zły dzień, to przyjdziecie na live'a albo obejrzycie jakiś mój film i jest od razu radość. Jest od razu radość, a wujek Sebastian zawsze wam daje dobrą radość, ale powiem wam, że kanał chyba będę robił, ale bez, wiecie, bez głupot, bez żadnych głupich filmów. Czyli po prostu coś, co jest fajne, nie wiem, w ogóle no. Taki zwykły kanał, o. Ale bardzo się cieszę, że odszedłem właśnie od takich głupich filmów, które były totalnie żałosne. I to dzięki właśnie mojej dziewczynie odszedłem od tego, od takich bardzo mocnych i dzięki niej jestem lepszym człowiekiem, dzięki niej. Tak, wraca właśnie family friendly, sorry. Tak, wraca taki właśnie kontencik bez, wiecie, w ogóle totalnie bez żadnego alkoholu, bo ja już w ogóle nie piję alkoholu. 0% mogę sobie wypić, bo mam tutaj 0%, ale tak to procentowych to ja nie piję i już nie będę pił. I trzeba się w końcu, wiecie, ogarnąć, bo i to dla niej, i to dla niej, wiecie, ogarniam się dla niej bije moje serduszko, dla niej w ogóle jest takie mega duże, wielkie, wielkie serce. Jak tam się macie? A dzisiaj szedłem już od niej, bo byłem u niej. I ona tak, o której idziesz? Ale patrzę i mówię tak, kochanie, za 9 minut mam autobus, to może tu. Bo ona się pytała, no ja tak chyba 3 razy, o której jadę. Ej tak, dobra kochanie, już jadę. Ona, jak chcesz, to możesz zostać sobie, no nie? A ja tak, nie, muszę się szybko, wiecie, tam wykąpać, no nie, ogarnąć. A tak naprawdę chciałem zrobić dla was ten, live'a, no nie? Ale to 0%, więc nie ma problemu. Jak się macie? Jak tam u was jest? Jak tam u was? Jak się macie? Jak się trzymacie? Daj życiu się. Nigdy wam nie powiem, jak ma na imię, bo tak naprawdę to nasz związek jest prywatny, bez, wiecie, bez w ogóle, bez mówienia imion, kim jest i tak dalej.
Nigdy wam tego nie powiem, bo to jest po prostu wiecie, to jest moja sprawa, to są nasze osobiste, prywatne sprawy i nigdy bym wam nie powiedział, no nie? Ja tylko wam mówię, że no, że ona jest dla mnie najważniejsza i że właśnie zastanawiam się nad zawieszeniem działalności jako, wiecie, youtuber. Ale nie wiem, nie wiem. Jeszcze wiecie, jeszcze zobaczę, jak to będzie. Zobaczyć się, jak to będzie. Bo jak będzie wszystko dobrze, to będę robił content family friendly. Taki spokojny, taki fajny. Taki, wiecie, spokojny, fajny, normalny kontencik. Ale myślę, że taki spokojny, normalny content będzie fajny i... I oczywiście będę dalej, no ja? Ale to ostateczna odpowiedź to może będzie albo na dzisiejszym vlogu, albo jutro. Pozdrawiam.